wszyscy będziecie czuli to samo po przebudzeniu. Nie czujecie tego, co wcześniej. Wasze ciała czują tylko głód. To nie jest tak, że czujecie, że jesteście w delikatnej pozycji, że wasze rany wam doskwierają, że cokolwiek w waszej fizyczności, co mogło wam dawać znać, że minął czas, że coś się stało. Ale jesteście głodni. Czujecie wewnętrznie, zanim jeszcze otworzycie oczy, czujecie, jak was się w żołądku, jak chce wam się pić, jak chce wam się jeść. To możebne uczucie tego, że chcecie z jednej strony się wypróżnić, a z drugiej strony chcielibyście się, może trochę głupio zabrzmi, ale kochać. Po prostu by ilość bodźców, które dostajecie w tym głodzie naraz, żądz, które musicie zaspokoić, jest ogromna. I nie wiecie, co się z wami dzieje. Ale otwieracie oczy i każdy z was budzi się w innym miejscu. Mike, słyszysz szczury. Słyszysz szczury, dopiero potem czujesz ich zapach, czujesz smród ścieków, gnilizny. Kiedy otwierasz oczy, obok ciebie pochyla się dziewczyna. Ta sama, w tych samych butach, ciemne spodnie, płaszcz, ale nie skórzane, po prostu jakieś takie materiałowe. Jest w ubraniach, ale to, co zobaczysz na tej dziewczynie, po pierwsze, twarzy jest nawet całkiem ładna, tak byś powiedział. Szczupła twarz, delikatny nos, wąska szczęka, ciemne, silne brwi i... Ej, włosy zaczesane do tyłu, idealnie spięte, czarne, mocno kontrastujące z jej bladą twarzą. Faktycznie ma lekko, wydawałoby się, spiczaste uszy, ale bez przesady, to nie elf Tolkiena, po prostu jakaś forma, no nie, może jak za dziecko, jak była mała, to jej się skleiły i delikatnie mają taką końcówkę lekko trójkątną, czy ten brzeg. Wygląda nawet przyjaźnie, fajnie, ale przygląda się jeszcze przez chwilę. I pierwszy rzut oka był całkiem pozytywny. No ale potem widzisz, że ona ma w sobie jakąś taką inność. Po pierwsze, ona nie oddycha, więc jej ruchy są też budzące jakieś takie, wiesz? Naturalnie budzące niepokój, bo nie oddycha. I klatka piersiowa się nie porusza. Nie, wiesz, nie słyszysz jej świstu, jej oddechu. Momentami jest jak skała, jak po prostu plastikowa lalka, która się patrzy. Między słowami, wiesz, gubisz to jej człowieczeństwo. Jak się czujesz? Słyszysz mnie? Przepraszam, czy ja dalej śnię? Miałem dziwny sen, naprawdę. To chyba... Czy wszystko w porządku? Gdzie my jesteśmy właściwie? Oj, Mike, nie. Spokojnie. Nie wstawaj za szybko. Musisz się chujowo czuć. Pewnie jesteś w chuj głodny. Ja ci to wszystko spróbuję ci pomóc. Ale musisz mnie posłuchać, bo to jest bardzo ważne, żebyś wziął poważnie to, co ci powiem. Bo nie chcę z tobą walczyć i nie chcę, wiesz, się przepychać. Pamiętasz, co stało się w alejce? Pamiętasz, że dostajesz nożem w brzuch? To nie był sen? Pamiętam, jak przez mgłę, ale to... Koszulka, którą masz na sobie, jak ją dotkniesz, jest przesiąknięta krwią. Nie zdążyła jeszcze wyschnąć. Są dziury po nożu, jest trochę porozrywana, ale jak podsuniesz sobie i sprawdzisz brzuchol, to wiesz, jest cały zdrowy. Owszem, zakrwawiony był, widać plamy krwi na spodniach, również na skórze, ale sama skóra jest czysta. Nie masz na niej żadnej rany. Tak oglądam to miejsce, patrzę na swoje ubrania. Co tam się właściwie stało? Spokojnie. Połóż rękę na swojej piersi. Spróbuj się wsłuchać w bicie swojego serca.
biorę rękę. Nie czujesz go. Nie czujesz go. Mike. To będzie ci bardzo trudno przyjąć, ale zrobię to... Nie żyjesz. Umarłeś w tamtej alejce. A ja cię przemieniłam. Ale... Ale jak umarłem? Jak przemieniony? W sensie... Słuchaj, odsłania wampirze kły. To jest ten moment, w którym jakby przestaje się stąd ceregielić. Odsłania wampirze kły, zaczyna wstawać i faktycznie... Ja się, jest... wiesz, ja się od razu odsuwam. Możesz się cofać, ale to jest, wiesz... W tej pozycji widzisz, kto tu jest predatorem. Wiesz, kto tutaj jest myśliwym, a kto jest ofiarą. Ona wstaje... Właśnie dlatego się odsuwam. Nagle, wiesz, mówi... Jestem wampirem i od dzisiaj ty też nim jesteś. I jeśli chcesz żyć, to będziesz przestrzegał zasad, które ci przedstawię, a potem będziesz mnie słuchał. Moment, ale wampirem z takim... Umarłbyś... Nie miałam wyboru, nie miałam czasu cię spytać o zgodę. Ale jesteś dobrym chłopakiem. Chciałeś pomóc tej dziewczynie. Ale masz na myśli takie wampiry jak z tych opowieści, z filmów, z książek? Takie nieśmiertelne istoty, które wypijają ludziom krew? Tak, dokładnie tym teraz jestem. Jesteś krwiopijcą. Będziesz żywił się krwią i nie będziesz chodził w słońcu. Popkultura dosyć łatwo to wam wyjaśniła, więc staraj się trzymać tego, co widziałeś w filmach na początek, a ja wyjaśnię ci całą resztę i różnicę. Nazywam się Klara. I nie chcę ci nic złego zrobić. Nie chciałem twojej śmierci, nie chciałem, żebyś umarł. Dzięki. Tak widać, że jeszcze nie bardzo wiem, jak to wszystko ogarnąć i tak dalej, ale na pewno wizja tego, że nie umarłem, jest pomocna. Podaję ci rękę, żebyś wstał. Chowa zęby. Podaję ci rękę. Jej dłoń jest lodowata. W sensie, wiesz, jest zimna tak jak twoja. No właśnie, jak wyciągam rękę... To... Jesteście w przestrzeni jakiegoś dużego kanału burzowego. To nie jest jeszcze kanał ściekowy, po prostu jakiś kanał burzowy. Tutaj mamy porty, takich kanałów jest bardzo dużo. Jeśli woda przepływa, ona musi wpłynąć czasami, odbić się od brzegu, wrócić z powrotem. Ten kanał burzowy, w którym jesteście, nie jest tak obskurny, jak mogłoby się wydawać w pierwszej myśli, ale tak, góry, dziwne zapachy, noc, tak gdzieś tu się pojawia i głód, który ci towarzyszy, nadal są takie, jakie sobie wyobraziłeś. Posłuchaj, nasz świat, jest nas więcej i musisz się szybko dopasować. Wampiry, które nie przestrzegają zasad, które się nie dopasowują, są zabijane i uśmiercane. Zrozumiem, jeśli podejmiesz decyzję, że nie chcesz w ten sposób egzystować. Ale uwierz mi, to nie jest jeszcze koniec świata. Jeszcze wiele przed tobą. Jeszcze możesz spełniać swoje marzenia, możesz być produktywnym członkiem społeczeństwa i możesz zmienić ten świat na lepsze. Jakie to zasady? Pierwsza i najważniejsza to to, że nikt nie może wiedzieć, że istniejemy. Nazywamy to maskaradą. Zrobimy tu małe cięcie. Przeskoczymy do ciebie, mój biznesmenie. Twój stwórca właśnie ci to lustruje, wylicza ci. Siedzi z tobą, obudziłeś się na sofie, na kanapie. W garniturze przebrany, nówka sztuka, nie twój, ale dopasowany idealnie. Budzisz się na skórzanej, pikowanej kanapie. Gdzieś w budynku, nie widzisz z okien nic, jest tam są jakby zamalowane albo po prostu są niewidoczne, ale są szyby, za którymi nic nie widzisz. W pomieszczeniu kilka małych kinkietów, w fotelu przyglądający właśnie tablet, czarnoskóry mężczyzna. Samael, tak? Mhm. Tak się przedstawił. Obudziłeś się. Świetnie. Witaj w pierwszym dniu swojego nowego życia. Przypomnę ci, umarłeś, a teraz pracujesz dla mnie.
jako nieumarły, spokrewniony. Ja jestem twoim stwórcą, ty jesteś moim dzieckiem. Mam prawo cię unicestwić, jeśli okażesz się niegodny. Jeśli mnie zawiedziesz, również. Jeśli złamiesz tradycję maskarady, zabije cię każdy, kto nosi kły. Jesteś wampirem. Chyba zawsze nim byłeś. Witaj w rodzinie Ventru. Rządzimy tym miastem. A kto wie, może niedbawem będziesz rządził nim i ty. Idzie w twoim kierunku. Daję ci tablet. Zapamiętaj. Naucz się na pamięć. Jest kilka prawd, które tam się pojawiają. Dostajesz pełny briefing, taki mocno, wiesz, biurowy. Mało brakuje, że pojawia się tu laska z HR-ów i powiedziała ci, to jak, wiesz, jakie są zasady, tu jest twoja nowa policja ubezpieczeniowa. Po pierwsze, musisz się rozstać z tym, co znałeś. Twoja maska, to, kim byłeś. Jeszcze przez jakiś czas będzie działała, ale niedługo będziesz musiał się jej pozbyć. Musisz zmienić nazwisko. Nazywamy to maskami i będziesz musiał przyjąć nową maskę. Ale to o to zadbamy. Wprawdzie cyfrowe systemy są coraz trudniejsze do okiełznania. Mamy ludzi, którzy potrafią to zrobić. Posłuchaj, będziesz musiał żywić się krwią, inaczej niestety nie będziesz mógł robić tego, co robimy i do czego cię potrzebujemy. Ale chciałeś tego. Nie ukrywaj, nie wypieraj się. Chciałeś tego. Więc jeśli kiedykolwiek usłyszę, że nie tego chciałeś, skręcę ci karki, wrzucę ci do rynsztoka, z którego wypełzłeś. Bez obaw. Gość jest pomimo tego twardego języka, którym cię traktuje, spokojny. W sensie w żadnym momencie nie powoduje jakichś gwałtownych ruchów. Wiesz, naprawdę gościu na wysokim szczeblu, który ma ewidentnie wszystkie karty. Wiesz co, spoglądam szybciutko na ten tablet i odpowiadam na to, co mi przed chwilą powiedział. Sądzę, że będzie dobrze. Zawsze wolałem Lestata od Luisa, także wydaje mi się, że będę się dobrze czuł w nowej skórze. Świetnie. Po pierwsze, naszym społeczeństwem, naszą wspólnotą, którą nazywamy Camarillą, rządzi książę. W przypadku Bostonu jest to księżna. I tak się składa, że to jest jej domena. Tereny, na których będziecie żerować, tak mówią wasi stwórcy, za chwilę wam to przekażą, każdy swoimi słowami w odpowiednim stylu, nazywane są domenami. Są miejsca, do których nie wolno wam zaglądać. Są typy ludzi, na których nie wolno wam polować. Są miejsca, które jeśli będą wam powierzone, są wasze. I ktokolwiek je naruszy, możecie zrobić z nim, co tylko chcecie, jak tylko dacie radę wyegzekwować swoje prawo do domeny. Hej, to wasz świat. Brutalny. Ale uważajcie, bo będą ludzie, będą spokrewnieni, którzy będą chcieli podważyć to prawo. Jeśli nie dacie radę utrzymać swojej domeny, wyegzekwować praw, które wam się należą na niej, to świat drapieżników. Prędzej czy później tracicie te przywileje. Jednym z tych praw, które są na tej liście, jest prawo do domeny. Trzeba jej przestrzegać. Jednym z tych praw jest prawo, które mówi, że trzeba okazać szacunek i trzeba przywitać się z właścicielem domeny, wchodząc na jego teren. Właścicielem tej domeny Bostonu jest książę, w tym wypadku księżna, i z nią też musicie się, przywitać. To pierwsza z rzeczy, które nowo spokrewniony musi zrobić. Poza tym, jeśli chodzi na czyjeś terytorium, wypadałoby się przedstawić, zanim zapolujecie. Nie ma nic bardziej denerwującego dla spokrewnionego, jak to, że ktoś inny poluje na jego terenie. To bardzo niekulturalne, a poza tym cholernie niebezpieczne. W tym wszystkim jedna z zasad, która was na pewno poruszy, jest to prawo do tworzenia potomka. Nie tworzy się potomków tak po prostu. Prawo do stworzenia potomka przekazywane jest, udzielane jest przez księcia. I w waszych głowach pojawia się myśl, czy księżna pozwoliła was stworzyć? Ten starszy gościu,
ten potężny, rosły gościu, który wpierdolił się w tego dzikiego, zdziczałego wampira, przedstawił się jako Harry. Harry powiedział, że jest... Kurwa, synu. Kurwa, się wjebaliśmy po uszy, ja pierdolę. Kurwa, nie chciałem ci tego zrobić, stary. Nie chciałem, no, po prostu nie chciałem. Nie wolno mi, nie chciałem, ale... Kurwa. Byłeś w wojsku, tak się nie powinno, kurwa, kończyć. Ogarniasz? Chwytasz? Maverick. No, dalej nie wiem, co się stało, ledwo... Co to było? To było umieranie, synu. To było umieranie. A teraz czekacie życie, więc... Musimy cię nakarmić. To po pierwsze. A po dwa musimy pójść do księżnej i poprosić, żeby nas... Kurwa, nie zajebała. Ja nie mogłem cię przemienić. A ty nie mogłeś być przemieniony, bo mi nie pozwoliła. Więc kurwa, musimy się postarać, bo zabiję ciebie i mnie, a kto wie, czy nie twoich bliskich i moich bliskich i ludzi, na których nam zależy, więc chyba musisz się posłuchać, pochylić głowę i grać kurwa tak, jak tam zagrają. Rasne? Rozumiesz, co ci się mówię? Co jest? Jesteśmy kurwa wampirami. Tak jak sobie to możesz wyobrazić, co widziałeś w telewizji, co mówili twoje dziadki, szamany, ktokolwiek, whatever. Po prostu, no tak to wygląda. Nie bój się, nie ma czosnku i tego nie musisz się bać, ani płynącej wody, ani jebanych krzyży, no chyba, że jesteś wierzący. No, niektórych to rusza. Bój się ognia. Nie zbliżaj się do ognia, bo kurwa bestia się obudzi, stary, i zobaczy, że spierdolisz. I teraz wszystkie głosy, które słyszycie, każdy z waszych stwórców powie wam jedno na sam koniec. Macie ogarniać wasz głód. Macie ogarniać wasz głód. Jeśli doprowadzicie się do stanu, w którym będziecie tak głodni, że bestia przejmie nad wami kontrolę. Bestia. Wraz z darem, który otrzymaliście, otrzymajcie przekleństwo, to bestia będzie was kusić. To bestia, która będzie się zrywać z więzi. Teraz jest na łańcuchu, ale on jest bardzo, bardzo kruchy. Im bardziej jesteście głodni, tym bardziej kruchy jest ten łańcuch. Im bardziej jesteście wyczerpani, tym łatwiej jest się zerwać z więzi. Zaczniecie uciekać przed ogniem. Zaczniecie atakować ludzi, na których będziecie chcieli zapalować. Pierwsza bliska osoba, pierwsza osoba, która się natrafi, może paść ofiarą waszych kłów. A jeśli ją zabijecie, to wie, czy jesteście na to gotowi. Nie róbcie tego. Złamanie maskarady jest karane śmiercią. Dopilnujcie, byście wykontrolowali kiedy i co jecie i by nikt tego nie widział. Panowie, nie bez powodu zaznaczyłem na waszych kartach głód na 5 kropek. Właśnie miałem o to pytać. Także wasze człowieczeństwo ma trochę inną wartość niż będzie miało w przyszłości. Ale wy już wiecie, że nie jesteście żywi. Pierwszy spadek człowieczeństwa jest zrozumieniem tego, że nie jesteście żywi. Pierwszy punkt człowieczeństwa spada, kiedy rozumiecie, że nie oddychacie, że już nic nie da się zrobić. A jesteście tak cholernie głodni, że nic z waszych wampirzy mocy jeszcze nie działa. Nie jesteście w stanie wzbudzić sobie iluzji życia. Nie jesteście w stanie wzmocnić swoich umiejętności. Jedyne, co jesteście w stanie robić, to pić, polować i modlić się, by bestia nie przyjęła kontroli. Panowie, wasi stwórcy mówią wam wprost, musicie się napić, musicie zjeść. I to jest coś, z czym każdy wampir musi się zmierzyć pierwszy raz sam. Musi pokonać bestię, musi udowodnić, że jest godny. W innym wypadku stwórca go zniszczy. Więc pomyślcie, gdzie i jak chcecie spróbować napić się ludzkiej krwi. I bym bardzo prosił, żeby to była ludzka krew. Po pierwsze picie jest, no cóż, w pewien sposób inicjacją do waszej nieśmiertelności. Więc głupio byłbym zaczynać od picia ze szczura.
Chociaż hej, to wasze życie. Jak ktoś ma pomysł, gdzie chce zapolować, w jaki sposób, to słucham. Tylko pamiętajcie, że jeśli zerwiecie się z bestia, zerwie się ze smyczy, to odpowiedni wybór miejsca polowania, stylu, sposobu może wam dać, no cóż, chociaż bezpieczeństwo przed maskaradą. Śmierć nie jest karana. Złamanie maskarady jest, więc hej. I takie rzeczy ewentualnie jak to, jak pić bezpiecznie, też omówiliśmy. Tak, wam, powiedzę wam, zrzucam wam kilka drobiazgów, o których już wspominaliśmy na poprzedniej sesji. Fabularnie no nie będziemy wszystkich omawiać rzeczy, które się dzieją, ale tak, żebyśmy mieli na bieżąco z tych rzeczy, które w tej chwili się dzieją, no to właśnie... Znaczy wiesz, no to jest bardzo ważne dla mojej postaci, przekonywam. To ona wam, każdy z waszych twórców no mówi wam te podstawy, które powinniście rozumieć, że wasza sina zakleja rany, że regeneruje, że śmiertelni będą czuli ekstazę i sami będziecie w jakiś sposób, wiecie, wracać do tego. Może poza Maverickiem, który umierał, i w sumie, kiedy podano mu krew, nie czuł tej ekstazy w taki sposób, bo był właśnie w stanie nieważkości, nie? Więc nie poczuł tego w ten sposób, ale ta gorzkość w jakiś sposób to jest coś, co ty czułeś. Poza tym przypomnę, że to, co się stało, takie wrażenia zostawiliśmy sobie gdzieś tam w tle, no takie są. Więc pomyślcie, co, gdzie i jak. Wiesz co, ja zapytam na pewno, bo pamiętam ten jego fragment o tych domenach, tak? Która jest domena, w której ja mogę bezpiecznie zapolować. Jak się dowiem, to będę polował na sobie znanym terenie, czyli na miejscu, które odwiedzałem, pewnie jakimś klubie, tak, czy podobnym lokalu. Nie. Pewnie. Jaki jest nasz teren? Mam nadzieję, że to jakaś elegantsza część Bostonu. Nie wiem dlaczego, ale wiesz co, mam wrażenie, że to jest taki, wiesz, po tym jak się nosi, że... Samuel mówi ci wprost. W Bostonie domeną Ventru, klanu Ventru, rodziny, które mają specyficzne właściwości, moce, które pochodzą od praojców, wampirzych praojców, nazwane są klanami. Jedną z tych rodzin jest Ventru i twoja rodzina, no cóż, znana jest z tego, że zajmuje się pieniędzmi, władzą, kontrolą. I cały dystrykt finansowy w Bostonie, tereny do niego przylegające, są domeną Ventru. Nie wolno polować w biurowcach. To ziemia, która została przekazana przez księżną twojemu klanowi właśnie z powodu pewnych wpływów. Wy dostarczycie pieniądze? Ona dostarcza wam tereny do ich pomnażania. No i tak się składa, że tak. Obok dzielnicy finansowej jest zaraz Chinatown, zaraz są ekskluzywne faktycznie takie małe miejskie poddystrykty, które są przylegające. Także spokojnie, od małych takich lokali, wiesz, nie chcę jakoś przyznać tego do Warszawy, ale... Dobra, Chinatown. Zawsze lubiłem chińszczyznę. Tylko proszę, nie zabij za pierwszym razem jakiegoś gościa pokrytego tatuażami. Wojna z Jakuzą to nie jest do końca to, na co mamy ochotę, więc celuj w ludzi, którzy wyglądają jakoś mniej arogancko. Panowie, jak tam u was? Czy my wszyscy jakby podlegamy pod Camarilla? Wszyscy jesteśmy w ramach... Tak, wszystko nam zostało przekazane... Tak. O tych domenach i tak dalej. Jak się twoja stworzenie nazywa? Co się tam mam teraz powiedzieć? Czy... No, ja powiedziałem jej imię. Mówiłem jej imię, ale sprawdzam, czy zapamiętaliśmy je wspólnie jakoś, bo ja pamiętałem coś o jakiejś Kamili, czymś takim. Nie, Kamila to była Watsowa. Tak, Kamila to była od... A ja nie zapisałem drugiej imienia. Bo mi pasowała mi, które się powiedziałem i tak ładnie i było takie, że tak i ona miała także... To trzeba, kurde, wiesz co? Zapomniałem. Więc twoja stwórczyni, nie ma problemu, to się odsłucha. Twoja stwórczyni mówi ci wprost, że jesteś w klanie Nosferatu. Brzmi ci to w uszach bardzo mocno, bardzo żywo. Kojarzysz filmy o Nosferatu, to brzmiało w mediach bardzo fajnie i śmiesznie.
ona sama nie wydaje się być tak strasznie nieżywa, jak poza tym, że jest, wiesz, groteskowo martwa, że nie oddycha. Ale ona ci mówi coś dalej, co będzie ci niepokoiło. Wszyscy w klanie Nosferatu noszą klątwę. Ta klątwa w twoim wypadku w jakiś sposób cię oszpeci. Tak jak mnie oszpeciła. Patrzysz na nią, jakby nie widzisz, kurwa, o co w ogóle chodzi. No. Uspina bluzkę. I widzisz dopiero teraz, że cała jej skóra pod klatką piersiową wydaje się być prawie przeźroczysta. Jakby była z cienkiego silikonu. Widać, wiesz, żyły, widać mięśnie. Jest półprzeźroczysta. Uderzać to strasznie mocno, w jakiś taki dziwny sposób, niepokojąco. Tym bardziej daje się plastikowa, nieżywa. Wyciąga komórkę i robi ci zdjęcie, żebyś mógł na siebie spojrzeć. Pytam i spoglądam. No właśnie. W jaki sposób klątwa Nosferatu cię dosięgła? Część tego, kim jesteś, jak wyglądasz, musiała ulec zmianie. Ludzie postrzegają Nosferatu jako, no nie jako straszne potwory, ale faktycznie jak ludzi w jakiś sposób cierpiących. Z jakimiś modyfikacjami, z jakimiś obrażeniami na przykład skóry, czy twarzy, czy brakiem czegoś, czy jakąś mutacją. No właśnie, twoja twarz też w jakiś sposób się zmieniła. To jest twarz, czy to jest któryś z elementów u mnie? Czy jak to może być, to może być kawałek nosa, to może być kawałek szyi, to może być kawałek ciała, ale to zwykle powinna być klątwa, czy coś, co w jakiś sposób będzie cię oszpecało, że no jeśli staniesz nago przed kobietą, to w takim, czy po prostu drugim człowiekiem ktoś zauważy, że ojej, ale ma pan pecha, ojej, co się panu stało. W sensie nawet przy rumieńcu życia będziesz miał takie poczucie, że coś zostało ci zabrane z twojego ludzkiego piękna. No i musisz pomyśleć nad tym, co to jest. Ale powinieneś się zorientować i bardzo szybko to określić. To po pierwsze. To nie musi być nie wiadomo co, bo mówię, to jest wygląd trochę odpychający, ale na tyle, że wiesz, dalej możesz wejść na stację benzynową czy do sklepu i ktoś powie, że będzie unikał twojego spojrzenia, bo może trochę będzie się wstydził przyglądać twojej brzydocie, ale gdzieś coś będzie podawało taki odruch, wiesz. Ja myślę, wiesz, żeby tak, żeby w jakiś sposób to też zabolało trochę, to może być tutaj, na tej części twarzy, taka, wiesz, jakby poparzenie głębokie, natomiast to, co najważniejsze jest tutaj, to że ta część twarzy, wiesz, ucieka na dół, jest jakby sparaliżowana. Dobra, więc no, jakby to ci stało, nie tyle jak poparzenia, co jakby takie wyschnięcie, jakby ci to schnęło po prostu, tak, wiesz, i ściągnęło te całe ścięgna. Tak, ale chodzi też o to, żeby, wiesz, żeby to było trochę policzek, takie sparaliżowane i zawsze skierowane, wiesz, żeby moja postać już nie mogła się szczerze i miło uśmiechnąć do nikogo. Kupuję to. Jak najbardziej widzisz to na zdjęciu. Wiesz, no dotykam od razu to i próbuję... Twój stwórca, Ventru, mówi ci... Mówi ci też o twojej klątwie. Mówi ci o tym, że musisz uważać, musisz bardzo wsłuchać się w swoją bestię. Na kogo masz zapolować? Wszyscy mamy swoje wady, a naszą jest bardzo selektywne podniebienie. Bardzo wrażliwe podniebienie. Nie ze wszystkich możesz pić. Nie ze wszystkich krew będzie ci smakować. Z nie wszystkich będzie cię pożywiać. Musisz uważać, dokładnie zdefiniować i zrozumieć, który typ, jaki człowiek będzie zaspokajał twój głód. To mogą być blondynki, to mogą być rude, to mogą być rudzi. To może być bardzo konkretny typ człowieka, to może być niestety człowiek z otyłością albo palacz. Albo otyły palacz, który jest rudy. W sensie naprawdę bardzo dziwny sposób Ventrum kreuje się w nich ta potrzeba picia z konkretnego typu. Pomyśl teraz o swojej bohaterze, pomyśl o tym, jaki typ będzie go zaspokajał. To może być coś prostego, może być skomplikowanego, it's up to you. No cóż, Maverick. Harry mówi prost. My, Gruża, mamy klątwę. Kiedy bestia chce się zerwać, nasza smycz jest wyjątkowo łatwa w tej kwestii. Mamy krótki ląd, łatwo się odpalamy. Łatwo wpadamy w show.
więc jeśli byłeś spokojnym człowiekiem, to mam nadzieję i życzę ci tego z całego serca, że takim zostaniesz, bo bestia nie będzie ci tego ułatwiać. To jak? Gdzie poluje Nosferatu? Gdzie poluje Wróża? Bo wiemy, że Ventru pójdzie gdzieś w kierunku Chinatown. Do jakichś klubów, do jakichś barów, takich bardziej w jego stylu. Ja bym chciał zapolować w parku na takich dwóch typków, co powiedzieli parę słów za dużo. Mhm. Okej. No to teraz wcześniej panie... jeszcze chciałbym się spytać, mhm. co się stało za mną. No, no, ona żyje. Nie zabiłem jej. Potrzebowałem jej krwi, żeby... Zżyłem jej zbyt dużo. Mój głód był... Mógłbym cię zjeść, a tego nie chciałem. Pożywiłem się na niej. No, wszystko w porządku. Ona jest trochę osłabiona, ale jest... Stała w parku i... Słyszałem karetkę. Ona wzywała... Chyba zadzwoniła na 911, kiedy nas zaatakowano. Jest wszystko z nią w porządku, ale ona się będzie cię martwiła i... Tym się będziesz musiał zająć. Ona nie może wiedzieć, że jesteś wampirem. Ona nie może wiedzieć, że... Co się stało? Rozumiem. Będziesz musiał się z nią pożegnać albo jakoś to załatwić. Jeśli ona się dowie, że jesteś wampirem, ktoś ją zabije. Albo to będę ja, albo to będzie ktoś z naszej rodziny, albo to będzie ktoś z otoczenia księcia. Wiedza o tym, kim jesteśmy, jest śmiertelna. Rozumiem. No cóż, Nosfe? Ja myślę, że ja wiem, gdzie są takie, wiesz, zaułki, w których nikogo nie ma i tak dalej, bo czasami wyciągaliśmy różnych ludzi stamtąd, więc wiem, gdzie znaleźć kogoś tam, gdzie nikt nie szuka. Więc po prostu pójdę sobie gdzieś w... Może w Back Bayu. W jakieś takie właśnie ciemne zaułki przy okolicy kanału, gdzie czasami jakiś bezdomny gdzieś zostanie i coś takiego. Żeby to było jak najbezpieczniejsze, jak najbardziej dyskretne. Jasne. Jasne, panowie. Więc ty szukasz kogoś, kto jest w parku. Maverick? Patryk szuka kogoś w barze? Tak, w klubie. W jakimś droższym. Jasne. Wiesz, wydaje mi się, że będę wiedział, co mi będzie. Ale może mi się wydaje tylko. Kto wie? Nigdy nie wiadomo. Nosfę szuka po kanałach. Panowie, potrzebuję od was rzutów. Potrzebuję od was rzutów i zaczniemy sobie, mam wrażenie, od rzutów na coś nowego. Więc na początek... Po pierwsze, powinniście mieć głód na 5. Po drugie, powinniście mieć człowieczeństwo oznaczone, mieć tylko jedną białą kratkę człowieczeństwa. Tak. Nie? To jest ważna rzecz. Teraz bardzo bym was prosił, żebyście nacisnęli sobie tak zwany szał. Szał albo frenzy, jeśli macie angielskie karty. Mhm. Naciśnijcie to. Willpower pojawia się taki, jaki macie. W tej chwili wszyscy macie 5. 5 albo 6, więc tyle, co macie, to powinno wam się pojawić. Dajcie submit. Humanity, on cię pyta, ile macie humanity, wpisuje 5. Się, to trzeba zmienić na 9, bo aktualnie wasze człowieczeństwo wynosi 9. Tak. Przy testach na frenzy, na szał, to jest zwykle 1/3 człowieczeństwa dzielona, 1/3 czy 1/3, zatrudniona w dół, ale to im więcej macie humanity w tej chwili, to jest tym bardziej nawet bezpiecznie. Dajcie submit. Modyfikatorów daję wam 0 i wykonujecie rzut. Ja rzuciłem sobie swój, ale każdy z was rzuca swój. Więc Patrick Hayes ma 5 i 20, tak naprawdę to jest 7 sukcesów. Maverick ma 6 i Mike ma też 7. To znaczy, że bestia się nie zerwała. To znaczy, że zaczynacie pić z ludzi, na których zapolowaliście. To znaczy, że to pierwsze polowanie, kiedy idziecie w noc, nie kończy się tym, że kogoś zabijacie. Chyba, że chcecie.
Maverick, ty nie spotkałeś ludzi, którzy was skrzywdzili. Nie spotkałeś ludzi, którzy zrobili wam krzywdę. To jest nadal ta noc, której was przemieniono. To jest nadal ta noc. To nie tak, że to jest dzień później. To jest dokładnie ta noc. Ale ludzi, których spotkałeś w parku, bo nawet, chyba nawet nie był ten sam park, bo tam kręcą się policjanci, tam było sporo krwi. Łapiesz jakichś takich, wiesz, heheszków. Gości, którzy się kręcą za późno, to już jest druga, trzecia w nocy, więc za późno, żeby żebyś tak kręcić. Kurwa, powinni pójść do domu. Za dużo ryzykowali. Złapałeś gościa, wbiłeś mu się w szyję. To było gwałtowne, to było szybkie, ale jego krew spłynęła ci po zębach, po brodzie. Zacząłeś ją ssać, chłeptać. To były 3-4 pociągnięcia, po czym puszczasz, bo jak czujesz, jak zaczyna cię trząść, jak czujesz, jak po prostu, wiesz, wszystko w tobie zaczyna żyć od tej krwi, tak jak mówił ci Harry, to nie chcesz zabić. Puszczasz. Teraz kolejny rzut. Bardzo bym was prosił o rzut na willpower. Tyle ile macie. I teraz tak, wszyscy sobie zmniejszcie proszę człowieczeństwo do 7. To na początek. A potem rzut na willpower. A good? Czy to teraz jest jakby... A good zmniejszamy sobie oczywiście właśnie... zmniejszymy go sobie o 3 kropeczki. Pierwsze piesi będzie dłuższe niż te 3 sekundy. To też jest to, że nie chcecie zabić, ale z drugiej strony myślicie nad tym jeszcze przez chwilę, zanim zrobicie to instynktownie. Więc good zrzucamy do 2 kropek. Człowieczeństwo do 7. I teraz rzut na willpower. Tak. I teraz rzut na willpower, poproszę jeszcze. Modyfikator 0. 0? Mhm. Mike 4. Ja 1. Mhm. I potrzebuję jeszcze w takim razie Mavericka. Maverick, jeszcze twoją siłę woli potrzebuję twoją. Rzuć tam na płasko. Z piątką powera, tak jak się wyświetla z automatu, tak? Mhm. Dobra. I u ciebie 2. Panowie, wszyscy poza Mike'iem jesteście w tym wszystkim dosyć mocno emocjonalnie przejęci. To nie jest tak, że tracicie swoje człowieczeństwo tak po prostu. To jest też tak, że piliście krew, że akceptujecie swoją naturę, że akceptujecie to, że będziecie polować na ludzi, że ich krew jest czystą esencją życia, że jest najcudowniejszym płynem, który możecie dostarczyć swojemu organizmowi, którego ewidentnie wasze ciało pożąda. I Mike, ty po wypiciu tego człowieka, tego złapanego gdzieś bezdomnego, kończysz z niego pić, puszczasz go, przykrywasz go jeszcze czapką, kocem, troskliwie, wycierasz usta i masz trochę już to sumienia. Masz trochę myśli na temat tego, czy tak ma wyglądać każda twoja noc. Ale masz wrócić do swojej stwórczyni, bo dzisiaj czeka cię jeszcze jedna ważna rzecz. Wy, panowie, wypijacie krew i czujecie się wspaniale, silni. Wasi ranni. W twoim przypadku, Patryk, ty piłeś w klubie? Mhm. Powiedz mi, no właśnie, kogo piłeś? Co był za typ człowieka? Jaka krew będzie od tej pory twoim wyłącznie, nazwijmy to sobie, twoim smaczkiem? A właśnie nie wiem, będę musiał szukać dalej. Wiesz, bo spróbowałem naturalnego wyboru, czyli pięknej kobiety, ze względu na miejsce Azjatki. Była słuchaj jak martini z oliwką, ale kurczę, ta oliwka gdzieś była zepsuta, wiesz, i psuła całe to wrażenie. Poszukiwania trwają. Poszukiwania trwają, więc twój głód nie zmalał, mój drogi. Znaczy, inaczej, słuchaj, wypiłem się, upiłem, ale na niesmacznie. Ach, chyba, że u wętru jest tak, że rzeczywiście wętru jest tak, to ich odpycha, że nie zadziała, więc to tak. Musisz mieć, wiesz...
więc tak. A... Chciałbym, żebyśmy zdefiniowali, żebyś trafił tą dziewczynę. Możliwe, że ona była, wiesz, tak samo jak ty, gościem w tym miejscu. Dziewczynę, czy faceta, czy kogokolwiek, ale instynkt powinien ci podpowiedzieć. Jakby powinieneś zauważyć, że ten pierwszy, do którego cię przyciągnęło najbardziej, mimo wszystko jest tym, który... Chyba, że jeszcze nie wiesz i chcesz na to z tym poczekać. Dobra, nie, wiesz co, poszukiwania trwają. O, tak. Więc natomiast ja jestem gościem, który realizuje target w możliwie czasie. Uznaję za znalezienie sobie tak tego, co będzie mi sprawiało przyjemność za mój cel. Także jeszcze chwilę, to jest pierwsze, a potem może jak przeskoczysz po kolejnym, to ja zaraz sobie szybko pomyślę, co nietypowego się trafiło. Nie ma pośpiechu, to wiesz, jest tylko rzecz, którą ty musisz zdefiniować sam jako bohater. Fabularnie nie ma tak strasznego znaczenia. Mam. Ale już. Wypijasz to mocno. Już masz? Nagle wypijasz? Tak. Słuchaj, wychodzę trochę zniesmaczony tym wszystkim. Ta, wiesz, zepsuta oliwka ciągle gdzieś tam jest. To jest bardzo nieprzyjemne, wiele nieprzyjemniejsze niż to, czego doświadczam jako człowiek związanego z kulinariami. I widzę, słuchaj, starszą kobietę, czekającą chyba na autobus. Taką naprawdę starowinkę. Mhm. 75 plus. I przechodząc, przypominam sobie, że jedną w sumie z moich wiesz? Kto wie, czy to się przyniosło również na moje wampiry. Czy oczywiście to ciało musi się, wiesz, wiem, wysezonować. Tak miałem, ale mi Patryka urwało na chwilę. Troszkę cię przycięło. To z tą babcią było nie tak, bo ucięło tak. Nam dźwięk. A, okej. Okay. Myślę, że musisz szukać dalej. Tak, nie, i tak. I widząc tę babcię, myślę, że wiesz co, że moim ulubionowana woła... Znowu cię wycięło. Tak? To nie jest twoje przeznaczenie. Znaczy, zaczęło go wycinać w momencie, aż się bot wbił. Tak, jak bota wbiłem. Zobaczymy na chwilę. Dobrze? No powiedz. Nie słychać? Teraz tak. Okej. Podejście trzecie i ostatnie. Słychać? Słychać. Dobra. Więc te, powtórzę po raz kolejny, nie wiem czy było czy nie, że moim ulubionym, jedną z ulubionych potraw była sezonowana wołowina, wiesz? Nic tak nie smakowało jak stek, który poleżał odpowiednią ilość czasu. I chcę się zastanowić, czy z tego świata mięsnego również to się przeniosło ludzkiego na ten wampirzy. I kto wie, być może taki dobrze wysezonowany człowiek, wiesz? To jest coś, co będzie mi sprawiało przyjemność. I okazuje się, że tak. O dziwo tak. Pewnie, w takim wypadku zciszył sobie ewentualnie troszeczkę dźwięk na Roll20, bo użyłem muzyki z Roll20. Panowie, w takim wypadku smakowałeś babcie. Tak. Słuchaj, i okazuje się, że tak, że jakby z osób naprawdę... krew musi dojrzeć. Nie wiem do końca, jaki będzie parametr, czy to kwestia będzie wieku, czy parametr pewnego stanu fizycznego, że ona musi faktycznie być taka pomarszczona, jak wiesz, stara gruszka, że faktycznie to musi być ktoś przypominający się na przykład, nie wiem, twoją babcię, czy jak, żeby nie czuł, że to jest ta, że jeszcze za młoda, że nie patrzy, że krew z takiej osoby nie będzie tak dobra. Tak, innej słuchaj, strony to... wino musi przeleżeć swoje w butelce, tak? Taki ta krew. Panowie, dorzucę wam tylko jedną rzecz. Pijcie po raz pierwszy. Jeszcze nie rozumiecie, że krew może smakować inaczej. Że ci ludzie mogą dawać wam inne moce, ale to, co piliście, wpłynęło na was. To w jakiś sposób wasze ciało przyjęło tą witaę, tą słodycz. Czujcie w sobie, że możecie wiele i wasi stwórcy was uprzedzają. Wraz z dziedzictwem, które otrzymujecie w waszym klanie, otrzymujecie moce. W bardzo szybkich słowach mówią wam, jak macie je aktywować. Mówię, jak skupić się na komórkach ciała w głowie, w mózgu, w sercu, by aktywować to, co jest wam potrzebne do życia. W jaki sposób kontrolować śmiertelny, w jaki sposób zniknąć, w jaki sposób nakazać im czegoś, a w jaki sposób po prostu zmusić ciało do bycia destruktywną maszyną siejącą śmierć. Mówią wam, jak najprościej się na tym skupić, jak najprościej to zrobić. Kiedy próbujecie, to będziecie czuli, że faktycznie to jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Czasem będzie kosztowało to zwiększenie głodu, czasem będzie to tak łatwe jak kiedyś oddychanie. Panowie, czas się spotkać. Wasi ranni, wasi dawcy życia. Babcia przysnęła na przystanku.
czy chrapała sobie, po prostu zapała komara, przycięła komara, jak się mówi. Ludzie zaatakowani w parku, gość złapany w parku, dostał w twarz, został wgryziony, a potem jeszcze z Baśki raz na do widzenia, żeby pamiętał, żeby się nie kręcić. Coś w tym było, jakaś przemoc, ale też, no cóż, mógł skończyć gorzej. Panowie, czas pojechać do Elysium. Elysium jest miejscem, w którym wszystkie wampiry są sobie prawie równe. To jest miejsce, w którym wszystkie są bezpieczne. To jest miejsce, w którym nie wolno stosować przemocy, w którym nie wolno używać dyscyplin. To jest miejsce, w którym, no cóż, toczy się polityka tego świata. Elysium, do którego dzisiaj pojedziemy, to wyjątkowe miejsce. Z rzadka spotykają się tam spokrewnieni, bo jest to miejsce, w którym księżna nie lubi przebywać. Od jakiegoś czasu na pewno. Trafiacie do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Pośród gigantycznych stalowych rzeźb, pośród jakichś form abstrakcyjnej sztuki kręcą się w tej chwili ludzie. Wygląda tak jakiś bal. Jest czwarta w nocy. Neony błękitne, pomarańczowe, postawione przy ziemi, oświetlają wszystko w tych dwóch kolorach. A pomiędzy tymi rzeźbami przechadzają się ludzie w różnych strojach. Począwszy od strojów wieczorowych, po prostu kurtki z ćwiekami, harlejowe, bardzo ostre. Widzicie też ludzi z bronią, ochroniarzy. I w tym wszystkim jesteście też wy i wasi stwórcy. Giełk na sali. Kilka osób przekrzykuje się, próbuje coś tłumaczyć. Księżno, ale to naprawdę nie jest temat do dyskusji. Moja domena jest moją domeną, została mi przydzielona, a on po prostu wtargnął na nią. To jest niedopuszczalne. Nie może być tak, że byle Gangrel będzie wchodził na nasze terytorium i będzie sobie polował, bo nie wiedział, gdzie jest. To jest niedopuszczalne. Oni mają swoją strefę. Na metalowym tronie, bardzo mocno przypominającym 100 mieczy wbitych koło siebie, które widzieliście w Grze o Tron, siedzi dziewczyna. Dziewczyna jest w podartych dżinsach. Ma na sobie hoodie z jakimś takim krzykliwym napisem, na nim prawdopodobnie twarz Pitbulla. Włosy spięte w kok, krążki w uszach, małańskie tatuaże na brodzie. To księżna. Nazywa się Zoe. Jest Torreadorem. To znaczy, że jest miłośniczką piękna. Ale jak widać, piękno to rzecz względna. Tak samo jak sztuka. Siedzi na tronie. To chyba znudzona tą dyskusją. Obok niej, założonymi na krzyż rękoma, stoi jakiś mężczyzna. Ten niewinnie wyglądający człowiek. Brunet. O nijakiej twarzy. Ubrany w niebieski garnitur. Przypomina sprzedawcę odkurzaczy, takiego domokrążce, który nie ubrał się zbyt ładnie, który jest zupełnie bezbarwny. To jest szeryf. To Armand. Szeryf jest egzekutorem księżnej. On zabija na zlecenie. On egzekwuje prawo. Kiedy ona wyda werdykt, to on swoją ręką go egzekwuje. Księżna przygląda się. Patrzy na brata, patrzy na zebranych. Bardzo mi przykro. Prawo domeny w tym mieście jest święte. A ty je złamałeś, Gangrelu. Napisz ostatnie słowa dla swoich bliskich. Pożegnaj się. To twoje ostatnie minuty. Gość się rzuca.
Łapią go za chwilę dwóch, trzech mężczyzn. On wściekły, po prostu obnaża kły, jest, pazury rosną mu, wyrywa się. Mężczyzna, który stał koło księżnej, podchodzi do niego. Z gracją wbija mu pięść w brzuch. Przebija tkanki, przebija wnętrzności. Wyrywa w dół fragmenty jelit. Krew uderza o posadzkę. Napiszesz list, a potem umrzesz z godnością. Odnoszą go. Krew ciągnie się za jelitami po podłodze. Obok stoi jeszcze jedna osoba. Ruda dziewczyna w okularach, w nowoczesnym żakiecie, z tabletem przegląda coś, sprawdza, spogląda jeszcze. Czy są jeszcze jakieś wnioski? To Hope, nadzieja. Jest harpią, to znaczy jest heroldem księżnej. To ona informuje o werdyktach, to o edyktach, ona mówi o zmianach, o tego rodzaju rzeczach, które gdzieś księżna zarządziła. To trio będzie wam dobrze znane, bo oni są na samej górze. Księżna wydaje rozkazy, a szeryf i harpia ich słuchają, obwieszczają je światu. Rękę podnosi Samael. Chodź. Pani, chciałbym zgłosić stworzenie potomka. Twoja stwórczyni Nosferatka też podnosi z tłumu rękę. Ja też pani chciałabym zgłosić ogłoszenie nowego potomka. I Harry. Harry... No i teraz my. Ja też, księżno. Przygląda się wam. Księżna patrzy na was trzech. Dobrze. Nowy członek klanu Ventru. Zgodnie z prawem i edyktem, którym przyznałam Samaelowi prawo do stworzenia dziedzica, masz prawo żyć. Czy przysięgasz wierność Camarilli? Czy przysięgasz dochować naszych praw? Patrz ci w oczy. Przysięgam, księżno. Zatem witaj wśród spokrewnionych Bostonu. Kiwa do tłumu, a tłum zaczyna bić delikatne brawa. Bardzo lekkie, z dużą dozą szacunku. Starszy twój stwórca uśmiecha się. Słychać bardzo ciche, stonowane dźwięki, takie dużego szacunku. Ludzie się z nim liczą. Nikt nie chce mu podpaść, tym bardziej głupio skomentować jego wyboru. Księżna patrzy potem na ciebie, Mike. No tak. Nosferatu. Miałam nadzieję, że już nigdy nie będę musiała oglądać nowego, a jednak życie mnie zaskakuje. Spogląda na harpie. Harpia patrzy w tablet. Kiwa głową, że jednak tak. Ja nerwowo spoglądam na to, jak ona sobie przegląda. Ja nerwowo spoglądam też na moją stwórczynię, tak? Ona jakby była z plastiku. Totalnie zamarła, wiesz, nie rusza się, nie oddycha. Patrzy się pustymi, szklistymi oczami po prostu w przestrzeń przed nią. Tak jak nawet nie patrzyła na tę księżną. Jak księżna powiedziała, że się nie spodziewała, że będzie nowy członek, to ja już zaczynam oglądać, czy faktycznie wyraziła na to zgodę, czy nie. Ale harpia kiwa głową, że tak, księżna. Księżna oddycha, jest cała różowa, jest żywa. Jak cię zwą? Mike. Imię godne Nosferatu. Mike Nosferatu, witaj w Camarilli. Wszyscy patrzą, czy nie złożyłeś przysięgi. No,
Przecież oni są jak wierne psy. Nigdy nie zdradzają. Zawsze z nami. Camarilla to oni. Gdzie by poszli? Kto by ich przyjął? Będę wierny. I tu się zaczął ruszać. W sensie zaczął się podnosić. Księżna otworzyła szerzej oczy, zdziwiona twoją aktywną postawą. Zaczyna bić ci brawo. I inni dołączają, witając cię w bostońskiej kamarilli. A potem patrzą na Mavericka i na Harego. Kim on jest? To jest brucha. Harry, moja pani. Brucha na moim terenie? Tak, ma prawo. Dostał, pozwoliłaś mu pani w zeszłym roku. Ach tak. Kogo mi przyprowadzasz? Harry. Harry kłania się. Niezgrabnie. Z trudem. Tak jakby brzuch mu trochę blokował to wszystko, ale ty wiesz, Maverick, że on nie ma problemu z brzuchem. Jak chce, potrafi być giętki i szybki, jak młodzieniaszek prosto z uniwerku i wydaje się grać trochę bardziej pod publikę. Pani, ja... Doszło do incydentu. Zdziczały wampir, na którego były krwawe łowy, a... Złapałem go na Greenway, ale chłopak był świadkiem. No ale to żołnierz, nie mogłem go. Nie byłem w stanie. Pani, proszę cię o zgodę na przyjęcie go do kamarilli. Będę służył wiernie i on też. Dopilnuję, by przyjął wszystkie nauki i żył w zgodzie z naszymi zasadami. Żeby się przydał. Szeryf odsłonił marynarkę. Wyciąga taki długi rambonusz. To ma dobre 30 cm. To jest prawie maczeta. I delikatnie zaczyna sprawdzać, czy jest ostry. Księżna patrzy na brata. Patrzy na ciebie, Maverick. Stoję wyprostowany na baczność. Tak jak na zbiórce. Patrzy się tylko na wprost, nawet nie odwracam wzroku w kierunku tego noża. Gość rusza w twoją stronę. Gość wyciąga klingę i tylko widzisz po prostu jak, wiesz, to jest ruch, którego do tej pory nie widziałeś. On dolatuje do ciebie, rozpędza się na pełnej kurwie. Widzisz po prostu, że to jest jakby takie mignięcie. On się rozmywa wręcz z prędkością, w którą twoją stronę pędzi. Nic nie robisz? Nic. Zatrzymuje się, dotykając twojego gardła. Przygląda ci się. Harry cały się spiął obok ciebie. Widzicie, że jego stwórca czeka, ale nic nie zrobił. Armand puszcza tą ostrze. Puda na siostrę. Potrafi trzymać nerwy na wodzy. Zupełnie jak nie bruża. Co się uśmiecha? Harpia się uśmiecha. Tłum zaczyna się uśmiechać. Śmieją się, jakby to był dobry żart. Ale on się cofa. Dobrze. Jak cię zwą? Maverick, pani. Znasz nasze prawa? Zna. Znam. Przysięgasz ich przestrzegać? To jest. Widzisz, Harman? Mówię, że starych psów nie można nauczyć nowych sztuczek. Witam cię w bostońskiej kamarilli. Kłaniam się krótko. Obym nie pożałowała tego ryzykownego ruchu.
dom Szemry. Westchnienia, rozmowy. Księżna każe się dworowi oddalić. Ludzie cofają się. To są wszystko spokrewnieni. Jest ich tam 30. Cofają się, rozchodzą. Woła was, byście podeszli. Podchodzę. Ja również. Ja też. To pierwszy dzień waszego nowego życia. Przestrzegajcie naszych praw. Bądźcie posłuszni starszym. Kto wie, jak długo pożyjecie. Czasy są trudne. Mamy wielu wrogów. Jest wiele niebezpieczeństw. A wy na swoje miejsce w naszej społeczności, na pozycję i szacunek musicie sobie zapracować. Powinniście pozamykać swoje sprawy. Powinniście rozliczyć się z własną przeszłością i zaplanować swoją przyszłość. Jutro przyjdziecie tutaj. Hope będzie miała dla was zadanie. Chciałabym, byście odnaleźli nielegalnie stworzone dziecię. Chciałabym, by stanęło ono przed moim obliczem. Chciałabym zobaczyć, tego tremera. Chciałabym, żeby nikt nie wiedział, że wampiry są w mieście. Uśmiechasz. Każe wam odejść. Macha, byście sobie poszli. Panowie. Wycofuję się. Księżna przyjęła was w poczet bostońskiej kamarilli. Jesteście pokrewnieni. To jest pierwszy dzień waszego nieżycia. To był pierwszy i najlepszy dzień waszego życia i zarazem ostatni i najgorszy. Wiele zmian w ciągu tej jednej doby. Jak będzie wyglądało wasze dalsze nieżycie, zobaczymy przy następnym spotkaniu. Mam wrażenie, że w tym wszystkim wy, jako młodzi spokrewnieni, będziecie musieli współpracować. Nie ma wyjścia. Albo to, albo śmierć. Z kamarilli się nie wychodzi. Bo kiedy zdradzisz kamarillę, no cóż. To tak jakbyś zdradził bycie wampirem. Za duże ryzyko, by zostawić was przy życiu. No, o tym pogadamy sobie następnym razem. Panowie, dzięki. Ja wam dziękuję.